Cześć, zaczynamy nowego vloga. Jest środa, godzina 17:20. Ja zaraz będę wychodziła, jestem, zobaczcie, w bluzie od dresu i w jeansach, dlatego że przyszłam z pracy i tak naprawdę od razu się... O, telefon dzwoni, służbowy, nie odbieram. Słuchajcie, przyszłam prosto z pracy i przebrałam się i zaraz idę na łyżwy, dlatego że u mnie w mieście otworzyli lodowisko, jest tak bardzo zimno, jest taki mróz, że... Nie lubię tego mrozu, naprawdę, ostatnimi czasy nie lubię bardzo, zawsze lubiłam zimę i mróz, teraz już nie lubię w tym roku, od tego roku, także, no ale skorzystam, w zeszłym roku nie byłam ani razu na łyżwach, ja w ogóle nie mam łyżew, zawsze pożyczam tam, dlatego, że słuchajcie, 2 lata temu jak poszłam jedyny raz od wielu lat i tak sobie obtarłam nogi, stopy, że nie pytajcie, po prostu nie miałam, ja do końca sezonu nie mogłam w ogóle butów nosić, a co dopiero łyżwy założyć, miałam w takich miejscach obtarte, że to było coś strasznego. Mimo tego, że miałam bardzo grube skarpety i w zeszłym roku byłam tak zrażona, że też nie poszłam ani razu i w tym roku idę. Zobaczymy, jak mnie coś obetrze, biorę grube skarpety z Pepko, także mam nadzieję, że jakoś to będzie. Ale wiecie, to jest zawsze ruch, bo jednak jak człowiek tak godzinę jeździ w kółko, tak naprawdę, no to trochę się zmęczy przez ten czas, więc lepsze to niż nic. Jak widzicie, nos mam czerwony, katar jest cały czas, mam... Katar, alergii, nie wiem co, chyba katar, bo koleżankę w pracy zaraziłam, także nie wiem, ale cały czas mówię, że to jest alergia, bo nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak można być tyle czasu przeziębionym, a mi tak leci strasznie z nosa, że teraz miałam dosłownie 5 minut w przerwie między jednym wycieraniem nosa a drugim, więc dlatego postanowiłam się odezwać, ale już będę teraz wychodziła, jeszcze, no dobra, odzwonię, zapytam się co tam się dzieje i połączę się z wami jutro, także do zobaczenia. Hej, siedzę sobie tak z boku w nierozczesanych włosach, dlatego że jest takie słońce, że zobaczcie, nie mogłam usiąść normalnie, tylko muszę tu z boku siedzieć, a chcę chwilę z wami porozmawiać. Najpierw 2 słowa o łyżwach. Nie dość, że mega bolą mnie nogi. Godzina jeżdżenia, takiego intensywnego, kiedy nie jeździliście 2 lata, to jest naprawdę wow, wyczyn. I ledwo po prostu zeszłam z tego lodowiska. Co gorsze, znowu dostałam łyżwy, które tak mnie obtarły, że... Nie wiem czemu, słuchajcie, oni nie mają normalnych takich figurówek tam do wypożyczenia, tylko mają te takie plastikowe, z takimi plastikowymi 3 zapięciami. One mnie tak obcierają, tak mnie w nich nogi bolą, że to jest coś strasznego, także jeździłam, bo jeździłam, ale nie było to nic miłego i przyjemnego, także no będę musiała kupić jakieś łyżwy. Ja tak też nie jeżdżę jakoś mega często, więc tak cały czas się zastanawiałam, czy jest sens kupowania, ale wiecie co, nawet jak ja bym miała iść 2 czy 3 razy w ciągu sezonu, to i tak wolę mieć swoje i tak, tym bardziej, że stopa mi nie rośnie, więc najwyżej będą gdzieś tam leżały w piwnicy. Także jak dostanę gdzieś w jakiejś dobrej cenie, to pewnie kupię i mam nadzieję, że te figurówki będą lepsze. Ale mam strasznie, jakie mam bąble w ogóle. Dramat. A teraz wam powiem 2 słowa o diecie, dlatego że ostatnio trochę wam wspominałam o jedzeniu i już od dłuższego czasu wam mówiłam, że ja nie przepadam za mięsem. Ogólnie mięso mnie bardzo obrzydza i kotletów, takich rzeczy, to ja już nie jem bardzo długo. Naprawdę raz na jakiś ruski rok u rodziców mi się zdarzy, że ja zjem mięso, takiego kotleta na obiad czy coś, bo ja sama nie robię praktycznie już w ogóle. Kiedyś jeszcze tam smażyłam do jakiejś sałatki, sobie robiłam kurczaka czy coś. Potem praktycznie zupełnie przestałam i mówię, tyle co gdzieś tam zjadłam, czy na mieście jak coś jadłam, to wtedy jadłam mięso, a tak tylko kupowałam cienką taką, chudą kiełbasę, cienką swoją drogą, bo kupuję krakowską suchą i ona jest taka, tak cienko pokrojona, także taką kupowałam i sobie jadłam po prostu kanapkę z taką kiełbasą i to było wszystko, jeśli chodzi o mięso. I tak sobie pomyślałam, że fajnie by było w ogóle nie jeść mięsa. Trochę się naczytałam, trochę się naoglądałam i oglądałam taki film na Netflixie. Wam podam tutaj gdzieś u góry nazwę, tytuł tego filmu, bo nie pamiętam. To jest taki film, wiecie co, to nie jest nic jakiegoś nie wiadomo ekscytującego. To jest po prostu film, który o badaniach klinicznych w Ameryce. O tym, że ludzie wcale nie potrzebują jeść mięsa i tak samo nabiału. I tam jest dokładnie pokazane, na co to wpływa, jak rozwijają się różne choroby w naszym organizmie przez właśnie jedzenie mięsa i nabiału. Generalnie motyw przewodni tego filmu to nie jest nic, co miało matkę i ojca. I tak mnie to jakoś tak, wiecie co, w głowie jakoś tak utkwiło, że stwierdziłam, że no nie będę po prostu jadła, przynajmniej postaram się. Wiadomo, że człowiek nie jest w stanie, który je wszystko i dużo śmieciowych rzeczy, nie jest w stanie przejść z dnia na dzień na jakąkolwiek dietę, nie jest w stanie przestać jeść mięso, nie jest w stanie zostać weganem i nie jeść w ogóle produktów odzwierzęcych. Więc wszystko to, wszystkiego trzeba podchodzić z głową i trzeba podchodzić stopniowo. Tak jest najlepiej. Czytać, dowiadywać się i tak dalej, sprawdzać swój organizm, bo to też nie jest tak, że ktoś, kto je tony mięsa, nagle następnego dnia przestanie jeść i będzie wszystko ekstra. To też nie jest tak. Trzeba pamiętać, że dieta musi być zbilansowana, trzeba uzupełniać sobie braki. Nie jecie mięsa, to trzeba to uzupełnić sobie innymi produktami, które mają białko. I właśnie tak pomyślałam sobie, że skoro i takie mało mięsa,
to w ogóle nie będę go jadła i wprowadzę do diety więcej warzyw. Kupiłam soczewice, kupiłam te wszystkie inne, wiecie, soczewice, ciecierzyce, kupiłam jakieś tam brokuły, narobiłam sobie, słuchajcie, zrobiłam sobie listę, narobiłam zakupów i od zeszłego tygodnia postanowiłam już tak, wiecie, w 100% nie jeść tego mięsa. No mówię, dla mnie było trochę łatwiej, bo ja nie jadłam dużo tego mięsa. Znaczy tak mi się wydawało, że jest łatwiej. No i tak sobie pichciłam w tej kuchni cały tydzień i na początku czułam się super, lekko, mój brzuch zrobił się płaski. I było wszystko fajnie, tak sobie pomyślałam, wow, jak człowiek może się zupełnie inaczej czuć, jak je tak, tej dużo tak zieleniny, bo to, że ja kiedyś jadłam dużo zieleniny, ale to jakby miało się nijak, dlatego że ja też jadłam dużo różnych innych chipsów, fast foodów, słodyczy, więc to jakby jedno wyklucza drugie, więc trzeba po prostu jeść dużo zieleniny bez tego całego badziewia. Więc ja w tym tygodniu tak postanowiłam, co nie znaczy, że nie jadłam nic słodkiego, zdarzało się, dlatego że no chciało mi się po prostu. I wyobraźcie sobie, że minął dzień, drugi, trzeci, czwarty, było wszystko ok. Niestety wczoraj, wczoraj zaczęłam czuć się źle. A mianowicie, odezwało się moje jelito drażliwe. Zaczęłam o tym czytać, bo ja tego nie doczytałam wcześniej. I okazuje się, że człowiek, który cierpi na zespół jelita drażliwego, ma problem z przejściem na, na weganizm, czy na to, żeby być wegetarianinem, dlatego że jeżeli odstawiacie mięso, jecie inne produkty, które mają białko, a te produkty są zakazane, kiedy macie zespół jelita drażliwego, więc jedno wyklucza drugie i to nie jest taki hop-siup, jakby się wydawało. Często dietetycy mają nawet problem, żeby ułożyć dietę tak, aby pasowała właśnie dla osób, które cierpią na zespół jelita drażliwego. Ja trochę moją tą dietę, którą dostałam od gastrologa, trochę zaniedbałam, dlatego że ten zespół jelita drażliwego jest tak obrzydliwy, słuchajcie, bo niby jest ok przez jakiś czas, pilnujecie się, jest wszystko ok, bo tam mało co możecie jeść. Jest wszystko ok i nagle przychodzi taki dzień, człowiek jest tylko człowiekiem, coś zje, koniec, przez parę dni czujecie się bardzo źle i to jest takie wkurzające, że człowiek nie ma takiej motywacji, żeby pilnować tej diety, bo tak naprawdę wystarczy moment i znowu wszystko wraca, więc ja tak tego nie pilnowałam do końca i miałam takie momenty, że jadłam wszystko, czułam się ok, miałam potem okres, że czułam się fatalnie i wszystkie objawy możliwe miałam, także tutaj akurat w tej sytuacji musiałam zaprzestać tej diety, wczoraj zjadłam normalną kanapkę z serem, bo no nie dało się tak naprawdę i trochę nie wiem, co mam teraz zrobić, bo poczytałam znowu o tym wszystkim i chyba najpierw zacznę od znowu, od wyeliminowania produktów, które się eliminuje będąc, cierpiąc na zespół jelita drażliwego. Czyli właśnie wszystkie strączki, cebula, czosnek, a to ja akurat przy diecie wegańskiej czosnek i cebula jest w dużych ilościach, także muszę najpierw to wyeliminować. Kurde, świeci mi na guzie. Muszę to wyeliminować, zacząć tak żyć, żeby... zacząć tak się odżywiać, żeby moje jelito wróciło do, no, do normalnego funkcjonowania, bo znowu jest nieciekawie. I tak jest chyba trzeba robić przez 6-8 tygodni i ewentualnie wtedy zacznę pomału wprowadzać znowu te produkty, które mogą mi zastąpić mięso. Natomiast no będę musiała jakąś kiełbasę chociaż kupić do chleba, no nie będę może kupowała mięcha, ale jakąś kiełbasę, żeby chociaż trochę mieć tego mięsa w tej diecie, bo kurczę, chyba nie wyrobię tak inaczej, bo to jest takie trudne. Zresztą osoby, które mają to jelito drażliwe, to pewnie wiedzą, jakie to jest przechlapane po prostu. O Jezu, ja nie wiedziałam, że nigdy, jakbym kiedyś pomyślała, że takie dziadostwo będę miała, to nie wiem, czy to wynika z czego to w ogóle wynika, z czego to się bierze, czy to jest przez złe jedzenie kiedyś. Ja nigdy się zdrowo nie odżywiałam, więc nie wiem, czy to miało wpływ na to, nie mam pojęcia, w każdym razie próbuję coś zmienić i mam nadzieję, że mi się uda. Jeżeli chodzi o jelito drażliwe, to na pewno trzeba ograniczyć jabłka, gruszki, to co ja ostatnio ciągle jadłam. Natomiast można jeść banany, mandarynki, pomarańcze, truskawki, maliny, takie rzeczy, więc można spokojnie sobie owsiankę zrobić. Pszenica, żyto, odstawiamy, jemy orkisz i tam jest chyba jaglane rzeczy, także kasza jaglana, te wszystkie. Herbata, kawa, wszystko można w zasadzie normalnie pić, wiadomo, unikamy słodyczy, cukrów różnych, dlatego że trzeba unikać produktów, które fermentują nam się w jelitach, a te, które wymieniłam, właśnie się fermentują, więc no musimy ich unikać i wtedy jak moje jelito wróci do normy, no to będę kombinowała co dalej i na pewno oczywiście o tym powiem. A dajcie znać na dole, czy wy normalnie jecie, czy macie na przykład jakąś dietę, staracie się jeść tylko więcej roślin, albo nie wiem, albo nie jesteście mięsożerni, nie wiem, dajcie znać na dole, bo jestem ciekawa, czy zwracacie na to uwagę, czy nie, bo ja wiem, że są ludzie, którzy lubią mięcho, będą jedli mięcho, no i okej, nic mi do tego, natomiast jestem ciekawa.
dajcie znać, bo to jest naprawdę, to nie jest takie łatwe, to jest przynajmniej, może później jest łatwe, ale początki bycia na jakiejkolwiek takiej diecie to jest, to nie jest nic prostego, także dobra, nagadałam się o jedzeniu, aż się głodna zrobiłam, także idę zjeść jajko i jadę do szpitala i odezwę się do Was, jak wrócę. Hej, ja właśnie wróciłam, jest godzina w 5:30, bo dlatego, że trochę nam w tym szpitalu zeszło, po prostu zarejestrować się już po badaniu na kolejne badanie, to jest naprawdę godzina jak nie dwie, żeby dostać się do tej rejestracji, mimo tego, że są, słuchajcie, numerki, były dzisiaj numerki, to po prostu była taka zadyma tam, że nie pytajcie, także trochę długo nam tam zeszło, potem pojechałam jeszcze zobaczyć do Auchan i jeszcze gdzieś, bo chciałam do Marty Sport, bo chciałam zobaczyć łyżwy, niestety nic ciekawego nie było. Nic w okazyjnej cenie, w Auchan w ogóle nie było, były jakieś dwa rozmiary za 100, ale takie małe zostały i w Martes Sport też nic ciekawego, były same drogie, gdzie indziej można te same kupić z 5 dych taniej przynajmniej, także łyżew nie kupiłam, byłam jeszcze w Forum na chwilę i suma summarum, a i w Lidlu i dlatego słuchajcie, a i w Pepco i dlatego tak zeszło, że ledwo zdążyłam słuchajcie na 14 na depilację laserową. Ogólnie było ok, byłam 2 godziny, laser zmienili, jest teraz inny, bo wtedy był taki strzelający, on słuchajcie, to tak bolało, a teraz mają jakiś nowy, bardzo fajny sprzęcior, ta dziewczyna, która tam pracuje mi wszystko opowiadała, ona w ogóle taka bardzo komunikatywna, więc naprawdę spoko było, pogadałam sobie z nią, tak od razu ten czas inaczej mija, jak wam wiecie, bo to trochę jednak boli gdzieś tam miejscami, teraz ma taki, że smaruje jak na USG, takim czymś tłustym, znaczy tłustym, takim mokrym, takim żelem, o żelem. I wtedy jeździ tym laserem i jest całkiem okej. Okay. Ja jestem przyzwyczajona, bo robiłam pachy i nogi, także teraz będę szła pewnie na koniec marca. Ale w Pepco kupiłam, słuchajcie, taką skrzynkę. To jest coś nowego, dlatego że ja miałam taką skrzynkę, znaczy mam jedną większą, taką Sweet Home jest na niej napisane. Ja wam kiedyś pokazywałam, kupowałam ją już latem. I ona stoi pod telewizorem, natomiast ja cały czas zastanawiam się, co tutaj na ten regał postawić. Trochę książek, ale też zostanie mi trochę miejsca, więc pomyślałam sobie, że takie skrzynki wsadzę, ze dwie. Żeby ładnie wyglądały, bo takie drewno, słuchajcie, to do wszystkiego pasuje i fajne są te napisy, tak bardzo, bardzo fajnie one wyglądają. Były jeszcze chyba z gwiazdkami z przodu i ja wzięłam ten rozmiar pośredni, bo są małe, średnie i duże, za 24,99 i okazuje się, że ja wzięłam ten za mały, w sensie, znaczy ten za mały, wzięłam mniejszy niż ten, co już mam w domu i trochę się wkurzyłam, dlatego że tamten by mi chyba lepiej tutaj pasował, bo no nie wiem, muszę jeszcze sobie przymierzyć, jak coś to, jak znajdę paragon, bo gdzieś pewnie mam, to ewentualnie sobie wymienię, ale ze dwie takie skrzynki, jakbym kupiła, to myślę, że fajnie by na białym regale wyglądały, tym bardziej, że ja tutaj mam dużo czarnych dodatków, więc szare, czarne drewno, wydaje mi się, że to będzie ładnie wyglądało. Te większe kosztują 29, a mniejsze chyba 19. Byłam też w Lidlu, z Lidla nie będę wam zakupów pokazywała, bo tam nic takiego ciekawego nie ma, natomiast kupiłam dwie herbaty. Ja już tą miałam, to jest rumianek z gruszką, jeżeli ktoś ma problemy z jelitami, to słuchajcie, rumianek jest rewelacyjny. Ja nigdy rumianku nie piłam, bo ja nigdy nie lubiłam smaku rumianku, on mi się kojarzył z czymś takim trochę gorzkim i takim, no nie do picia, do płukania, nie wiem, do czegokolwiek, tak jak szałwia, ale do picia jakoś tak nigdy nie kupiłam sobie rumianku, natomiast skusiłam się na ten rumianek z gruszką i on jest rewelacyjny. Słuchajcie, on jest tak dobry. Ja w pracy piję tylko ten rumianek. Przeważnie, no jedną, czasami dwie takie herbaty sobie robię. One kosztują około 2,50, coś takiego. To jest herbatka ziołowo-owocowa z rumiankiem i gruszką. Aromatyzowana. Bardzo dobra. I dzisiaj jeszcze dla spróbowania kupiłam melisa z truskawką. Melisa też jest dobra na jelita, więc będę sobie piła, tym bardziej, że one są dobre. Ja melisę piję co wieczór, staram się pić. Zawsze kupowałam w Rossmanie taką melisę z pigmą. Jest dobra, ale mi się znudziła, więc cieszę się, że znalazłam tą. Tam jeszcze była melisa chyba ze skórką pomarańczy, z cytryną. Różne opcje były, także co do tej jeszcze nie wiem, ale tą z gruszką, słuchajcie, ten rumianek z gruszką wam polecam, jest po prostu przepyszny. Kupiłam też jakiś chleb, tutaj taki, o, nie wiem co to jest za chleb, w każdym razie zaraz sobie chyba zrobię kanapkę, jakoś tak wiecie co, dziwnie się czuję. I zjadam teraz mandarynkę i na nic nie mam ochoty, obiad leży na patelni. Także nie wiem, chyba będę musiała sobie odgrzać, ale zjem go pewnie na siłę, bo jakoś tak, no nie wiem, coś mi się jeść nie chce. Może przez to bieganie. Przyszła też moja przesyłka, ten wałek jadeitowy, muszę zobaczyć czy jest cały. Bo zapakowany jest, widzę, tak samo jak poprzednio, także sprzedawca, no, załatwił ogólnie szybko sprawę, no bo wysłał mi nowy, ale no i tak samo jest zapakowany, wiecie co, bardzo to jest dziwne. Wygląda na cały, ale otwórzmy, bo tamten też wygląda na cały.
Otwórzmy i zobaczmy. W ogóle tak trochę się, wiecie co, już zaczynam wkurzać, dlatego że miały przyjść moje paczki z AliExpress. Ja tam zamówiłam sporo rzeczy, bo zamówiłam te gąbki, zamówiłam jakieś rzęsy, zamówiłam jakieś takie puszki do pudru. I ja to zamawiałam w grudniu i jeszcze nic nie mam, także dziwne. Bardzo dziwne, że tyle czasu. O, a wałek jest cały, zobaczcie, tak on wygląda. Ja wam mówiłam, że ja tym pękniętym też się masuję, no ale tym będzie zawsze lepiej niż takimi połówkami. Ten wałek kosztował 27 chyba złotych plus przesyłka, to 32 zł mi wyszło, także... Także póki co na efekty jakieś takie nie wiadomo jakie za szybko, ale ja jestem ogólnie zadowolona, muszę wam powiedzieć. Jak codziennie sobie masuję twarz, to wydaje mi się, że ta twarz lepiej wygląda jakoś tak, nie wiem, ja często mam spuchniętą w ogóle twarz, gdzieś taką, no, taką delikatną opuchliznę, właśnie szczególnie rano, no i ta strefa pod oczami, także będę się masować. I przyszła też moja przesyłka z Kokolity, pewnie widzicie, nie wiem, że mam usta pomalowane, dlatego że zamówiłam sobie... coś też do ust, ale zacznę może od tego w ogóle, dlaczego złożyłam zamówienie, a mianowicie zamówiłam paletkę. Wy jeszcze nie widzieliście ostatniego filmiku, pod którym prosiłam was, żebyście mi polecili jakieś paletki, ale zanim mi polecicie, kupiłam sobie taką z W7 In The City Natural Nudes. Bardzo ładne opakowanie, jak za chyba 15 zł kosztowało, jak za 15 zł to naprawdę, czy za 10 zł jakoś tak, opakowanie fajne i wygląda tak. Już tutaj swatchowałam i niestety sypią się te cienie. Takie kolory, no niby nude, ale na przykład widzicie, ten jest bardzo jakiś taki fioletowy. Jak zrobiłam sobie swatcha, to faktycznie tak wygląda fioletowo. Te to są takie ładne, cieplejsze brązy. Tutaj mamy dwa beże, no i ciemniejszy kolor. Wydają się być fajne, ale ja nie wiem, jak one będą na oku. Czy one w ogóle... Ja nigdy nie miałam cieni z W7, więc jestem ciekawa, czy one w ogóle będą... widoczne, dlatego że z tymi cieniami to jest różnie, także no zobaczymy, ale opakowanie bardzo fajne, samo opakowanie chyba jest droższe niż te cienie w środku. Zamówiłam też pomadkę, którą właśnie widzicie. Tą pomadkę zamówiłam dlatego, że akurat oglądałam filmik Marka chyba robiła testy tych pomadek. To jest jakiś ich filmik już sprzed pół roku, natomiast tak mi się wyświetlił i w ogóle potem zaczęłam sobie przeglądać filmy innych dziewczyn i dużo osób poleca te pomadki. Na początku nawet jak ktoś był do nich tak nastawiony, wiecie, tak średnio, to z czasem okazuje się po dłuższym stosowaniu, że one są mega trwałe i że faktycznie warto je kupić. To jest Maybelline Superstay Matte Ink. Ja wybrałam sobie kolor 15 Lover. Wybrałam dlatego, że pomyślałam, że taki trochę będzie to kolor dzienny, widoczny, ale jednak dalej dzienny. Więc nałożyłam go sobie jak wróciłam, czyli już jestem, mam go na ustach za 2 godziny. No bo już jestem w sumie za 2 godziny? Nie, przepraszam, godzinę mam go na ustach. Jadłam, piłam i póki co jest okej. Ja najgorzej, wiecie czego nie lubię, jak on brzydko schodzi, więc jestem ciekawa jak będzie z tą pomadką. Specjalnie też właśnie wzięłam taki kolor, żeby też taka nie była duża różnica w razie gdybym była na przykład w pracy i nie mogła sobie poprawić. To żeby takie mi się tutaj brzydkie ślady nie robiły w środku. Czy jest sucha? No trochę jest sucha, ale tak nie do końca mi się ona podoba, muszę wam powiedzieć. To pierwsze wrażenie takie dziwne zrobiła, dlatego że ona jest taka, no, taka dziwna, nie mogę wam to wytłumaczyć, taka ciężka się wydaje być na ustach, w sensie ten kolor taki ciężki. Myślałam, że on będzie bardziej taki różowy może? No nie wiem, ale jest szczutne światło, więc ja się rano pomaluję i wam pokażę w świetle dziennym, jak ona wygląda. Ona też kosztowała 15,99 tam. Także mał też? Nie, po prostu kosztowała 15,99, więc nie dużo, dlatego że ona w sklepie chyba około 30 kosztuje. I ostatnia rzecz, którą zamówiłam, ja na tą rzecz już polowałam długo, zastanawiałam się, czy kupić, czy nie i też widziałam jakieś testy na YouTubie i dziewczyny bardzo chwaliły te pędzle. To są pędzle Jessup Beauty. Nie wiem, gdzie one są dostępne, oprócz Kokolity. Ja wziąłam sobie oczywiście pędzelek do blendowania, bo ostatnio blenduję sobie załamanie powieki i pomyślałam, że fajnie by było w końcu kupić jakiś pędzel idealny, dlatego że wszystkie, które mam, one są dziwne, bo one mają dość długie włosie i niestety tak się rozczapiżają, jak ja zaczynam blendować cienie, a ten, zobaczcie, on wygląda bardzo ładnie. Ja wziąłam chyba największy z tych, które są dostępne, bo tam jest kilka ich. W ogóle są fajne do różu, do rozświetlacza, także jeżeli szukacie pędzli, a one cenowo są bardzo przystępne, bo na przykład ten pędzel kosztował 12,90. One w większości kosztują tam do 20 zł, więc nawet jakbyście potrzebowały, nie wiem, 2-3 pędzli, to w 5 dychach możecie się zmieścić. I to jest, nie wiem jak to się czyta, tapered? Blending? 224 w każdym razie numer i wydaje mi się, że on będzie fajny.
bo on w ogóle ma taki kształt inny, nie jest taki ścięty i wydaje mi się, że będzie fajny, bo on jest troszeczkę większy niż te pędzle, które mam, ale też nie jest za duży, także jutro również go przetestuję razem z cieniami i rano postaram się jeszcze z Wami połączyć, żeby Wam pokazać i powiedzieć dwa słowa po użyciu. Także to jest wszystko. Dostałam jeszcze jakąś próbkę tutaj z właśnie z kokolity, jakiegoś kremu z bielendy. Nie wiem, czy to jest nowość. To jest odżywczo nawilżający krem o bogatej konsystencji, który poprawia jakość delikatnej i wymagającej cery suchej i wrażliwej. Skąd wiedzieli, że mam cerę suchą i wrażliwą? Tu jest niby miód manuka, który zapewnia skórze suchej i odwodnionej optymalne nawilżenie, wspomaga jej regenerację i odżywienie. No ciekawe. Ja nawet nie wiem, czy to jest krem na dzień czy na noc. Miód manuka, mleczko pszczele. Dzień, noc. Także w sumie nie wiem, może go dzisiaj sobie posmaruję na noc nim twarz i jak mi zostanie, to ewentualnie rano, bo muszę zobaczyć, czy on nie będzie za tłusty dla mnie, dlatego że jak wiecie, ja lubię, jak ta buzia jednak po posmarowaniu kremem zostaje taka w miarę matowa, a przy tym jest dobrze nawilżona, także zobaczymy, jak będzie z tym, ale tego nie widziałam nigdzie, także nie wiem. Ale ja też tak nie oglądałam ostatnio w rozmanie kremów, więc może po prostu nie zwróciłam uwagi. Także to i to jest, słuchajcie, wszystko. Idę się teraz wykąpać. Twarz chyba jeszcze sobie zostawię, bo jestem ciekawa tej pomadki, bo będę jeszcze jadła, będę jeszcze pewnie piła do wieczora, więc chyba sobie jeszcze to zostawię, żeby przetestować, żeby potem niespodzianki jutro w pracy nie było. Natomiast jeszcze Wam powiem dwa słowa odnośnie znowu tego lakieru z Eveline. Wiecie, że wczoraj znowu malowałam, to jest ta setka. Boże, wszędzie frani włosy. Color Edition. Wiecie, że wczoraj pomalowałam jednego paznokcia tego, bo mi zszedł i znowu mi odprysło tutaj z boku. Co za kijowy lakier, nie kupujcie, naprawdę nie kupujcie, bo on nie jest fajny. On jest po prostu, nie dość, że się, tak jak Wam mówiłam, duży pędzel źle maluje, to jeszcze cały czas on odpryskuje z każdego paznokcia, nawet jak nic tak naprawdę nie robicie, no bo co ja od wczoraj wieczorem mogłam robić? Nic, a już mam, zobaczcie, tutaj zadziorę. Bardzo nieciekawy lakier. I dobra, idę się wykąpać, nasmaruję się też balsamem, bo po tej depilacji muszę nawilżyć skórę. Pani powiedziała, że mam tak wysuszoną skórę, że dawno czegoś takiego nie widziała, ale wiecie co, ja mam tak cały rok. Ja bardzo dużo piję, nawilżam, robię sobie raz na jakiś czas peeling, w sensie raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu, jak mam delikatny jakiś i niestety moja skóra jest mega sucha. Także, no, a jeszcze herbatkę sobie najpierw zrobię, bo właśnie mi się woda zagotowała. Melisę z truskawką, także żegnam się z Wami i do zobaczenia jutro rano. Cześć, witajcie w piątek rano. Jest taki mróz, że aż mi się nie chce z domu wychodzić, a jest 7:57, więc za chwilę będę musiała wyjść. Powiem Wam tylko dwa słowa, póki jest jasno. Odnośnie może najpierw pomadki. Jak widzicie, nie mam jej dzisiaj na ustach, a to dlatego, że ja ją dopiero dzisiaj zmyłam. Wyobraźcie sobie, że wczoraj, jak się z Wami żegnałam, miałam ją jeszcze przez kilka godzin dobrych na ustach. Jadłam, piłam, myłam zęby, zmywałam makijaż. Za Chiny nie szło jej zmyć. Ona się tak przyczepiła do moich ust, ale dziewczyny pisały, że ona jest taka trwała. I poszłam w niej spać. Rano się obudziłam, a ona, słuchajcie, dalej była na moich ustach. Umyłam zęby, dalej była na moich ustach. Więc przetarłam sobie tak mocno płatkiem kosmetycznym i dopiero wtedy, słuchajcie, ten płatek był cały taki, no, w takim kolorze. Także ja czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Zobaczymy, jak ona się jutro sprawdzi, dlatego że dzisiaj już mi się nie chciało nakładać pomadki, bo sobie pomalowałam tylko oczy. Natomiast jutro jest sobota, więc ja na szybko pewnie tylko wytuszuję rzęsy i wtedy nałożę tą pomadkę i... I będzie test numer dwa. No pierwsze wrażenie zrobiła na mnie po prostu... Wow, jestem w szoku. Też nie wysuszyła jakoś bardzo ust, bo ona też nie jest aż tak mocno ściągająca. Póki co tego przynajmniej nie zauważyłam, ale dajcie znać, jeżeli macie te pomadki, jak one się u Was sprawdzają i jaki macie kolor, bo to też jest ciekawe, bo te kolory są różne, dziwne i nie wiedziałam, na jaki się zdecydować. Ja w ogóle chciałam jakąś czerwień, ale boję się, że te czerwienie są troszeczkę za ostre, więc dlatego zdecydowałam się na tą. Nie ukrywam, że ten kolor nie do końca mi się podoba, no ale... No mam, no to na pewno będę używać. I teraz cienie. Dzisiaj mam na powiekach te cienie. Najpierw ja zawsze nakładam, słuchajcie, jak brązerem... Jak nakładam brązer, to wtedy nakładam sobie też na powieki troszeczkę, żeby ta powieka była taka, wiecie, ciut ciemniejsza już, a żeby ta twarz nie wyglądała tak blado. I dzisiaj nałożyłam sobie ten cień i ten cień. Ten i ten. Także zblendowałam nowym pędzlem i muszę Wam powiedzieć, że jest ok. Widać je na oczach, one mają ładny kolor. Nie jest to może jakaś powalająca pigmentacja, no bo nie jest, natomiast no to są takie dzienne cienie, więc lepiej sobie dołożyć niż przedobrzeć, jak się rano po ciemku na przykład malujecie. Nie wiem, jak reszta cieni, będę testowała i też Wam dam znać, no, no póki co te dwa są ok, mam pod okiem, mam na oku i jakoś tam widać je. Także jak za tą cenę, wydaje mi się, że no nie jest źle, ale tak jak mówię, recenzja będzie taka bardziej dokładna za jakiś czas. No i teraz pędzel, słuchajcie. Jaki to jest super pędzel,
dziewczyny tak mówiły, że te pędzle są super i ja się pod tym podpisuję. Po jednym użyciu jestem w stanie powiedzieć Wam, że ten pędzel jest rewelacyjny. On ma taki ścięty ten czubek, znaczy taki wydłużony ten czubek, nie jest taki ścięty i on bardzo fajnie wchodzi w załamanie i zobaczcie, on idealnie po prostu rozciera cień. I to nie jest tak, że ten cień macie w jednym miejscu, tylko robi Wam się taka mgiełka na oku. Jezus, jaki po prostu to jest rewelacyjny pędzel do blendowania cieni, naprawdę. Ja już dawno chciałam go zamówić, Wam chyba wczoraj mówiłam, ale zdecydowałam się dopiero teraz i bardzo żałuję, bo takiego jeszcze nie miałam. Mam różne pędzle, ale ten jest najlepszy ze wszystkich. Pewnie nie będę miała czasu wstawić Wam linka, więc od razu Wam mówię, żebyście sobie w wyszukiwarkę kokolity wpisały, bo u mnie możecie się nie doczekać linka. To jest Jessup 224. Jeżeli macie mniejsze oko, to może, chociaż nie wiem, czy ktoś ma mniejsze oczy ode mnie, ale jakbyście miały mniejsze, to możecie wziąć też mniejszy pędzel, bo tam jest chyba 222 czy 212, jakoś tak. Natomiast wydaje mi się, że ten jest rewelacyjny. Na szybko zrobić sobie makijaż, zobaczcie, raz, dwa i macie roztarty cały cień, także muszę popatrzeć na te pędzle i coś jeszcze sobie kupić z tej serii, bo no takie mięciutkie włosie, po prostu cudo za 12,90. No dobrze, także słuchajcie, będę uciekała, nie chce mi się, ale idę. Dzisiaj jest piątek, więc chociaż to jest optymistyczne. Lecę, do zobaczenia później. Hej, witajcie w sobotę, jestem mega niewyspana, północy nie spałam, a jest godzina 9:29, właśnie spijam kawę. Zjem sobie banana i będę szła, dlatego że muszę zrobić franulcia, muszę zrobić jakieś zakupy. Co prawda jutro chyba są sklepy czynne, ale stwierdziłam, że dzisiaj pójdę, wszystko kupię, bo żeby mieć już z głowy. Jak przyjdę, mam też ambitny plan, aby posprzątać tak generalnie. Już dawno podłóg nie zmywałam, tak wiecie, w całym domu i tak dalej, i tak dalej. Nie chce mi się, ale chyba to zrobię, bo no mówię, pościel chcę też zmienić, wstawić pranie, czyli tradycyjnie, słuchajcie, jak co sobotę. Staram się takie rzeczy też robić w tygodniu, ale ostatnio nie miałam siły, więc zostawiłam sobie wszystko po prostu na weekend. Także dzisiaj będę to robić. Co do później, to nie wiem, może gdzieś pojadę, może gdzieś do pubu z Kamilą, a może po prostu sobie do Gdańska pojedziemy. Jeszcze na razie nie wiem póki co, ale chcę Wam pokazać kilka drobnych nowości, które wczoraj kupiłam. Zacznę od brwi. Na brwiach mam coś nowego, co kupiłam wczoraj w Hebe i to jest Eyebrow 2 in 1. Eyebrow 2 in 1. Eyebrow 2 in 1 Eyeshadow, może tak, jak czytam po angielsku. To jest Hean, to jest cień do stylizacji brwi i cień do powiek 2 w 1. Kolorów było dużo, ja kiedyś miałam Golden Rose i oddałam, bo no coś mi nie pasowało. Ja ogólnie cienia nie lubię, ale muszę Wam powiedzieć, że brwi pomalowane tym cieniem wyglądają naprawdę ładnie. Kolor jest taki, bardzo dziwnie on wygląda tutaj, bo wygląda na jakiś taki grafitowy, aż wpadający trochę w niebieski. Ogólnie jak zrobicie sobie swatche, to tam jest taki przeskok, są brązy, 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 brązy i nagle ten swatch robi się taki dziwny, taki czarny, taki zimny, taki węglowy może, o tak, nie taki typowo czarny, bo on nie jest czarny, taki węglu, jakbyście sobie węglem posmarowały po prostu rękę. Natomiast jak ja wyszłam ze sklepu, to ja zobaczyłam, że on ma brązowe tony, on po prostu przy tych brązach tak dziwnie wygląda, natomiast ogólnie on ma i zobaczcie, te brwi wyglądają ładnie, ja mam brwi czarne, więc jak ja nałożę coś brązowego, to niestety często same brązowe cienie czy kredki mi się odbijają, a tutaj zobaczcie, ona, ten cień wygląda dokładnie tak jak Avon Soft Black, także jestem zadowolona z tego koloru, jest ok, już myślałam, że będę musiała inny kupić, bo tak trochę się przeraziłam, ale teraz widzę, że całkiem spoko, maluje się dość szybko, łatwo i bezproblemowo. On kosztował 10,90, także nie wiem w sumie czemu kupiłam, tak chyba dla odmiany ogólnie, bo trochę te pomady mi już przyschły, więc pomada też jest ok, pomada jest fajna, bo jeszcze taki wyraźniejszy efekt daje, w sensie nie przerysowanych, ale na przykład te kontury tutaj można sobie mocniej zaznaczyć, no na pewno mocniej niż cieniem czy kredką, ale, ale no mówię, nie będę nowej kupowała, bo one za szybko mi wysychają, a ja używam takiej małej ilości, że potem widzicie, pół opakowania muszę wyrzucić. Dobra, to pierwsza rzecz. Kupiłam też sobie maseczki, miałam ochotę na maseczki i postawiłam na Liren. Ja lubię maseczki z Liren. I najpierw pokażę Wam te dwie, bo ogólnie mam cztery. To jest maseczka, którą ostatnio Wam pokazywałam, bardzo lubię. Jest to rozświetlająca maska napinająca, odmłodzona, pięknie rozświetlona skóra. Mówiłam Wam, że skóra wygląda bardzo ładnie po nałożeniu, jest taka jakby by się nałożyły rozświetlacz. I ogólnie jak się wchłonie ta maseczka, to skóra jest taka napięta i tak no dobrze po prostu wygląda. Ja tą maseczkę kupuję już długo, długo, długo i ona teraz w Hebe w promocji kosztuje 1,79 zł, gdzie na przykład na Naturze kosztuje 3,50. Także wzięłam sobie dwie. Wzięłam też sobie bogata maska ujędrniająca ze złotą algą, wygładzona głęboko, zregenerowana skóra, redukcja zmarszczek. Tak wygląda. Ja chyba tą kiedyś też miałam i też jest fajna.
bo ja większość z nich miałam. Miałam też peeling enzymatyczny, czy nawet mam coś tam jeszcze, także nie miałam tylko tego. Otworzyłam już, bo wczoraj robiłam. To jest chyba jakaś nowość, hialuronowy zabieg wypełniająco-liftingujący, dwa w jednym. I pierwszy etap to jest hialuronowe serum z zielonymi algami, a drugi etap to jest lipidowa maska napinająca. I najpierw nakładacie sobie tą jedynkę, potem dwójkę i tak właśnie zrobiłam. Jeszcze mi oczywiście zostało, bo ja tylko na twarz nakładam, na szyję zawsze krem, więc wydaje mi się, że jeszcze na raz albo na dwa mi starczy. To też nie było drogie, to kosztowało chyba 3 zł, także całkiem spoko cena. No i wczoraj zrobiłam i póki co ta skóra wygląda bardzo ok. Ja dzisiaj też nie mam dużego makijażu, dlatego że idę tylko na zakupy, więc nie robiłam sobie full make-upu. Tylko standardowo trochę korektora, podkładu, bronzer, rozświetlacz i brwi i tusz do rzęs, nic więcej. A właśnie, przyszedł wczoraj mój pierwszy pędzel z AliExpress. Ja zamawiając go, chciałam, aby był on... Poczekajcie, mój zapchany nos. W ogóle ja mam chyba naprawdę jakąś alergię, słuchajcie, bo dzisiaj mam strasznie suchą powiekę i dzisiaj faktycznie ja to widzę. Nie wiem, o co chodzi. I kata mam cały czas. Chcę wam coś... Oj, pędzle muszę dzisiaj umyć, to jest konieczne. O, ja chciałam taki drugi sobie zamówić, bo ten już jest trochę stary, ja nawet nie mogę go znaleźć teraz na AliExpress, znaczy myślałam, że znalazłam. Zobaczcie, to nie jest ten. On zupełnie inaczej wygląda. Ten to jest, słuchajcie, ten jest mega gruby i nawet rozświetlacz róż czy bronzer można nim nałożyć, jest rewelacyjny. A to coś, to zobaczcie, to w ogóle prawie włosów nie ma, to jest coś strasznego, co za pędzel w ogóle, no faktycznie, wiecie, on nie był drogi, ale... No dajcie żyć, co to jest w ogóle? Byłam przekonana, że to jest to samo, bo tak wyglądał na zdjęciu, ale no niestety oglądałam zdjęcia dziewczyn, które go miały i tak jakoś inaczej, bo tam wstawiają ludzie zdjęcia na AliExpress i wyglądał jakoś inaczej. No ale dobra, no trudno, będę musiała go po prostu oddać komuś. Nim się ciężko nakłada, bo on jest, mówię, on jest za rzadki i jak nakładacie, to jakbyście niczym nie nakładały. Ja próbowałam ci rozświetlacz nałożyć, ale no nic nie widać. Musiałam sobie chyba dołożyć. Ja nie lubię dużo rozświetlacza, ale to już jest przegięcie, żeby aż tak mało nakładał, praktycznie nic. Dobra, także tak to wszystko, słuchajcie, wygląda. Teraz będę uciekała, może jeszcze jak przyjdę, w sumie pokażę wam, co kupiłam. Dzisiaj nie mam dużych zakupów jedzeniowych, dlatego że, słuchajcie, znowu wywalam jedzenie, znowu kupuję za dużo, to mi szkodzi, to jest niedobre, to znowu coś, dlatego nie będę przeginała. Kupię tylko rzeczy, które faktycznie wiem, że zjem, jakieś tam podstawowe i... No i może wam pokażę, jak wrócę w sumie, czemu nie, także ubieram się, uciekam. I do później. Witam się z wami dopiero o 18:40, dlatego że słuchajcie, zamuliłam. Tak zamuliłam, że dopiero przed chwilą się ogarnęłam, pomalowałam paznokcie i niedługo będę wychodziła, bo słuchajcie, jadę z Kamilą gdzieś do pubu i muszę wyjść o 19:20, więc za dużo czasu nie mam. A od rana nic nie jadłam w zasadzie, nic konkretnego, bo zjadłam tylko banana, trochę bułki, trochę, czyli pół bułki i... chipsy. Znaczy nie zjadłam ich całych, ale bardzo dużo z tej paczki wyjadłam, także jestem taka głodna i niegłodna. Wiecie, taki dziwny stan, ale muszę coś zjeść, bo jak będę jechała na piwo, tak wiecie, trochę głupio tak z pustym żołądkiem, więc zaraz idę sobie przegryzę chociaż pół bułki, żeby nie było. Makijaż też sobie zrobiłam taki w miarę klasyczny dzisiaj, dlatego że ja tak się maluję ostatnio na co dzień, czyli ciemne, brązowe załamanie, czarna kreska, nawet nie zawsze kreskę robię. Wykonturowana twarz i takie jasno blade usta, to jest nie pomadka, tylko konturówka chyba z Pierre René, jakaś tam 01 czy 02, taka najjaśniejsza. Jakby kogoś interesowało, to wam napiszę, ale to nie wiem, czy kogoś to zainteresuje. To są takie zwykłe blade usta. Stwierdziłam, że tak się będę najlepiej czuła. Do tego ramoneska, jak widzicie, czarny zwykły t-shirt i będę miała niebieskie dżinsy. Włosy sobie spiłam, dlatego że ja ich dzisiaj nie myłam, bo dzisiaj nie jest mój dzień mycia, ale jakieś takie są dziwne, więc pryskałam troszeczkę sobie suchym szamponem i... No i tak właśnie spiłam i pewnie tak pójdę, bo tak mi będzie najwygodniej. Ogólnie, słuchajcie, jestem tak zmęczona przez to sprzątanie poranne, że no dajcie spokój, cała sobota na sprzątaniu. Dawno tak nie miałam, ale przynajmniej teraz będę miała na długi czas spokój, bo nie będę musiała, tak wiecie, całego dnia poświęcać na sprzątanie, tylko będę sobie tak robiła jak do tej pory. No raz to zrobię, raz to i tak jest najlepiej. A ja ostatnio sobie trochę przebimbałam i wszystko zostawiłam na jeden dzień i tak to się właśnie kończy, że teraz czuję się jakbym rowy kopała. No ale mam przynajmniej pięknie i pachnąco w domu. Chcę wam powiedzieć tak już na zakończenie w zasadzie, coś odnośnie YouTube'a. W ogóle byłam ostatnio w Hebe, ale nie wczoraj, tylko jeszcze wcześniej. I przechodziły ku mnie takie dwie dziewczyny młode. Młode to mam na myśli, nie wiem, ile one miały, 16, 17 lat, a może 20, no nie wiem, no młodsze dużo ode mnie. I tak jedna do drugiej powiedziała, że oglądałaś ostatnio filmik Agnieszki Grzelak Beauty, nagrywała makijaż kosmetykami z Hebe. I tak się zaśmiałam pod nosem i powiem wam szczerze, że tak sobie pomyślałam, jakie dziwne czasy mamy, że po prostu YouTube to jest coś, co
Wszyscy oglądają, wszyscy znają tę dziewczynę. Oczywiście, no ona ma dużo wyświetleń, ona ma bardzo dużo subskrypcji, więc no nie każdą youtuberkę każdy zna. Ale wiecie, to jest takie śmieszne, bo jak ja byłam młoda, miałam 16 lat, to ludzie jakby wzorowali się na jakichś tam gwiazdach filmowych, gwiazdach estrady, na piosenkarkach jakichś, aktorkach, wiecie, to trochę inaczej wyglądało. A teraz ktoś gada o jakichś youtuberach w ogóle, ja nie wiem, ja jestem w szoku po prostu, jaką ten YouTube ma moc w ogóle. Nie tak jak kiedyś radio, telewizja, teraz po prostu jest YouTube rządzi światem. Ale właśnie, a odnośnie Agnieszki Grzelak, ona nagrała ostatnio taki filmik z Koreanką. Ona się wymienia kosmetykami, dają sobie swoje kosmetyczki, się malują. I co ciekawego, słuchajcie, to właśnie odnośnie tych kremów azjatyckich i w ogóle tej pielęgnacji chcę wam coś powiedzieć, bo ja nie znałam tej Koreanki, ja nie wiedziałam, że Koreanka, która siedzi, to taki kanał się nazywa, bo ona w ogóle jest z Korei, ona ma chłopaka Polaka, nie wiem, gdzie oni mieszkają, czy tu, czy tam, natomiast no mówi dość dobrze po polsku. No, jak na Koreankę to dość dobrze, no czasami nie można tam niektórych, znaczy nie, czasami nie można, czasami ciężko zrozumieć, ale ogólnie wydaje mi się, że jak na kogoś, to mieszka w Korei, to i tak bardzo dobrze sobie radzi. Obejrzałam kilka ich filmików i dowiedziałam się właśnie czegoś ciekawego odnośnie tej pielęgnacji całej koreańskiej i tak dalej. Ja wam już jakiś czas temu mówiłam, że ja tak nie do końca jestem za tą pielęgnacją. Miałam taki okres, że chciałam coś tam spróbować i tak dalej, ale nigdy nie miałam takiego fioła na punkcie tej pielęgnacji, dlatego że trochę się o tym naczytałam i jednak przemówił do mnie głos, który powiedział, że my mieszkamy w tym miejscu, gdzie mieszkamy, czy inaczej się odżywiamy, tu jest inne powietrze, inny klimat i raczej nie powinniśmy stosować pielęgnacji koreańskiej, bo ona po prostu najzwyczajniej w świecie może się u nas nie sprawdzić. Ja wiem, że wszyscy chcą mieć piękne, gładkie buzie jak Koreanki, ale widzicie, to nie tylko same kosmetyki na to wpływają i absolutnie, jeżeli ktoś jest zakochany w tej pielęgnacji, spoko luz, to tam nic mi do tego, natomiast ja tylko mówię swoje zdanie, ja tak jakby odeszłam od tego i przestałam się tym interesować. W ogóle tak miałam kiedyś jakieś próbki tych kremów BB i tak dalej, ale ja nie rozumiałam tego, czemu one są takie dziwne, fioletowo-sine, bo na mojej skórze one tak wyglądały, ta skóra wyglądała jak taka jakby brudna była, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, taka, bo miałam kiedyś od Kamili próbki, bo ona kupowała przez jakiś czas i też skóra się strasznie świeciła i te kremy były tłuste, jak się okazuje, no to Koreanki właśnie lubią takie produkty, one w ogóle nie matują tej skóry, tylko zostawiają taką świecącą i dlatego już rozświetlacza nie używają, bo chcą, żeby ona miała taki naturalny błysk, no coś w tym może jest, natomiast ja takiej buzi nie lubię, też nie lubię takich jasnych kolorów mdłych, więc no widzicie, coś, co się tam sprawdza, niekoniecznie musi się u nas sprawdzać i co ciekawe, ona, słuchajcie, obejrzałam sobie jej kilka filmików i ona w jednym filmiku powiedziała, że w Korei jest bardzo popularna ziaja i wy wiecie, że Koreanki szaleją na punkcie oliwkowego kremu do twarzy i kozie mleko chyba jeszcze tam podała jako przykład. Ja jestem w ogóle w szoku, bo my tutaj kupujemy kremy za stówę ze ślimakiem, a one tam kupują kremy nasze, które w Hebe możemy kupić za 5,90 i smarują sobie nim twarz, także to jest ciekawe, ziaja jest tam bardzo popularna i jest ogólnie drogą marką, dlatego że zwykły właśnie taki krem kosztuje około 60 zł, czyli zobaczcie, jaka to jest przebitka, natomiast ja w ogóle się tego nie spodziewałam. Normalnie jestem w szoku. Obejrzę sobie na pewno jeszcze jej więcej filmików, bo ja lubię poznawać inne kultury. To, że może nie chciałabym tam mieszkać i tak dalej, to jest jedno, ale tak usłyszeć, co tam się dzieje, jak to życie się różni od naszego i tak dalej, co oni tam jedzą, nie wiem, jak gestykulują, jak to wszystko jest inne niż u nas, to jest naprawdę ciekawe, także polecam wam. Kanał nazywa się Koreanka i mówię, śmieszna, taka pociesza ta dziewczyna, ona tak śmiesznie gada, bo to jest polski z akcentem koreańskim. Także musicie to zobaczyć. Także ja w ogóle Agnieszkę Grzelak też bardzo lubię. Ona jest śmieszna, te filmiki się bardzo dobrze ogląda według mnie. Dużo rzeczy, które ona testuje, są takie nie dla mnie, ze względów głównie, wiecie, finansowych, bo ja nie kupuję takich drogich kosmetyków, bo nie czuję takiej potrzeby. Natomiast oglądam bardziej dla niej, bo lubię ją. Po prostu jej osoba mi odpowiada, dlatego oglądam. No, także tyle chciałam wam powiedzieć. Będę kończyła tego vloga, bo muszę się, tak jak wam wspomniałam, już zebrać, bo jest 18:44. Ja, słuchajcie, zawsze mam tyle czasu i zostawiam sobie takim, myślę, że zawsze myślę, że mam zapas, a jak przychodzi to co do czego, to po prostu robię wszystko na speedzie i jestem na ostatnią minutę u Kamili, także idę, bo jeszcze musimy iść do idę zjeść, ubieram się i wtedy idę, bo z domu wychodzę, bo musimy jeszcze iść do bankomatu i tak dalej, więc no taki wieczór się szykuje, także słuchajcie, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną, mam nadzieję, że ten vlog się wam podobał,
I co? I zapraszam Was serdecznie na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć!